że z tym, co ma się wydarzyć, Tusk nie godzi się wewnętrznie. Jeżeli nie będzie w stanie nic zrobić, to być może nawet się wycofa, czyli specjalnie zrobi krok, żeby rząd dalej nie funkcjonował. I powiem Państwu jeszcze jedno, że jeżeli się zacznie jakikolwiek konflikt tutaj, u nas, to po tym konflikcie Polska nie będzie miała kształtu taki, jak ma teraz. Polska będzie podzielona na trzy różne części. Ostatnio pan Kosiniak-Kamysz, chyba w Polsacie, powiedział, że w pewnym sensie pokój w Polsce jest w pewnym sensie iluzją, że trzeba brać pod uwagę różne wersje, te najgorsze, ale powiedział, że w pewnym sensie pokój w Polsce jest iluzją. To mówią politycy. Politycy, a on powiedział, i to nie jest takie straszenie, gdybanie, to jest fakt. Tak powiedział pan Kosiniak-Kamysz. Dlaczego oni to nam mówią? Oni to nam mówią dlatego, że po pierwsze chcą nas przyzwyczaić, po drugie chcą w jakiś sposób usprawiedliwić swoją wiedzę, którą mają konkretną, jaka jest w rzeczywistości sytuacja, a o której nam dokładnie nie mogą powiedzieć. No, szkoda, że nie mówią nam głośno o tym, że nie jesteśmy w ogóle gotowi na konflikt. I jeszcze raz mówię, nie chodzi tu o arsenał. Tu chodzi o nasze bezpieczeństwo jako społeczeństwa. Dlatego przerażające jest to, w jakiej będziemy sytuacji,